Co roku w okresie wakacyjnym powraca problem ze zmniejszoną liczbą dawców krwi. Postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda bieżąca sytuacja oraz w jaki sposób można pomóc w tym trudnym okresie. W okresie wakacyjnym w naszym centrum, tak jak w innych centrach w całej Polsce, niestety brakuje krwi. Jest to okres, kiedy krwiodawcy odpoczywają, wyjeżdżają sobie w różne części Polski. Nie ma młodzieży szkolnej, nie ma studentów i niestety ten deficyt krwi jest odczuwalny bardzo. Zmniejszona liczba dawców to także zmniejszone zasoby tego drogocennego leku. Jak w takim razie wygląda sprawa rezerw w szpitalnych bankach krwi? Szpitalne banki krwi świecą pustkami. Zabiegi ratujące życie oczywiście się odbywają i na nie jest krew. Natomiast nieraz trzeba poczekać kilka dni na zabiegi takie planowane, które są. Brakuje krwi niemal każdej grupy. Niekiedy dowożona jest z innych centrów krwi w Polsce, jednak to wydłuża czas oczekiwania na planowane zabiegi. O pomoc apeluje Teresa Kamińska. Dlatego apel wielki do wszystkich Państwa, do wszystkich zdrowych, dorosłych mieszkańców Wałbrzycha. Proszę Państwa, krwi nie można pozyskać w żaden inny sposób, tylko może ona wypłynąć z serca dobrych ludzi. Tylko człowiek jest źródłem krwi. Żadne substytuty do tej pory nie zostały wymyślone, wynalezione. Krew to jest żywy organizm, żywe komórki, dlatego możemy tylko jeden człowiek pomóc drugiemu człowiekowi. Aby zaspokoić zapotrzebowanie na krew w tzw. roku szkolnym, potrzeba dziennie od 120 do 150 osób. Akcja poboru krwi prowadzona jest nie tylko w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, ale także podczas akcji wyjazdowych. Codziennie wyjeżdżają 2, 3 lub 4 zespoły ekipowe w teren i docierają do państwa. Ilość dawców w okresie wakacyjnym to często nawet nie połowa dziennego zapotrzebowania. Niestety w okresie wakacyjnym zdarza się tak, że tych osób przychodzi 60, 80, 90. W celu zachęcania potencjalnych dawców Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa organizuje liczne akcje oraz konkursy. W okresie wakacyjnym trwa konkurs pod nazwą Wakacyjna Kropla Nadziei. On będzie trwał do 13 września, dlatego zapraszamy Państwa, kto jeszcze nie oddał 3 razy, a ma termin, oddawać można co 8 tygodni, zapraszamy do naszego centrum, wtedy już zostawia się przy ostatnim oddaniu kupon konkursowy i następuje losowanie cennych, mam nadzieję, nagród, że zawsze krwiodawcy po takim losowaniu, ci, którzy są szczęśliwcami i coś wylosowali, są zadowoleni. Najbliższa duża akcja pozyskiwania dawców ma mieć miejsce w nowo wybudowanym Wałbrzyskim Centrum Sportowo-Rekreacyjnym AquaZdrój 7 września podczas Dni Wałbrzycha. Więcej informacji na temat miejsc i czasu zbiórek krwi można uzyskać na stronie internetowej centrum pod adresem rckik.wałbrzych.pl.